Ludzie pytają mnie często, po co nam samorząd? Odpowiadam, spójrzmy dookoła. Tak zmieniamy Podkarpacie. Jest coraz piękniej i nowocześniej. Ale wciąż nie brakuje wyzwań, codziennych, lokalnych spraw. To ważne, komu je powierzymy. Jako inżynier i związkowiec nie godzę się na to, aby młodzi ludzie po studiach lądowali na bezrobociu. Musimy to zmienić. Będę wspierał rozwój innowacyjnego przemysłu, bo tam powstają atrakcyjne, nowoczesne miejsca pracy. Północne Podkarpacie potrzebuje ważnych inwestycji infrastrukturalnych, które zmienią gospodarczo nasz region. Potrzebujemy odważnego głosu młodego pokolenia, które chce tutaj pracować, zakładać rodziny i rozwijać się. Będę zabiegać o wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które najbardziej potrzebują wsparcia. Mamy prawo być dumni z naszego podkarpackiego dziedzictwa. Ponad 50 gmin z województwa podkarpackiego czeka na uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej. W naszych szpitalach przybywa nowoczesnego sprzętu, ale potrzeby są wciąż ogromne. Takie stawiam sobie zadania na najbliższe 4 lata. Samorząd to troska o ludzi. Potrafimy ich słuchać. Nie boimy się ciężkiej pracy. Jesteśmy skuteczni. Razem zmienimy Podkarpacie. Prawo i Sprawiedliwość. Słuchać Polaków. Zmieniać Polskę.